Hej, witajcie! Z tej strony Noxy i dzisiaj gram Dianą na midzie w ramach serii A do Z. Zatrzymała się muzyka, czekajcie. To jest pierwszy problem, który musimy zażegnać. Okej, okay, więc gram Dianą w serii A do Z. To są moje runy, nie to włączyłem. O, to są moje runy. Te runy są dobre, bo na przykład taki shield bash robi, że masz więcej damage'a na kolejny atak. Fajnie. A czy Diana jest dobrą postacią pod względem designu, nie? Pod względem siły czasami może być. Możemy ich pogonić trochę. Mógłbym spalić nawet dwa plesze albo zrobić fraga. Okej. Okay. To czy oni zabiją, to już jest ich biznes. Zabili. Dobra, no niestety zacząłem z E i przez to będę miał cięższą linię. Normalnie chcecie zaczynać z W, ale tutaj zniechałem szansę na fraga. Partnerem filmu jest footballteam.pl. Darmowa gra przeglądarkowa w formie menadżera piłkarskiego. Codziennie czeka na ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas, załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbieraj graczy. Wciel się swojego ulubionego piłkarza, trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty otwierając paczki i ulepszając je. Handluj nimi i zostań najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie, dostaniesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. Diana to jest stara szkoła robienia postaci. To jest jak Riot Games robił postacie, które po 6 levelu dopiero zaczynają grę. Teraz już takich postaci jest mało. Wyjątkiem jest Kayle, którą z jakiegoś powodu wypuścili w takiej formule. Wszystko reworkują. A akurat Kayle zrobili tak, jak inne postacie reworkują, żeby nie były takie dziwne, zero-jedynkowe. Generalnie, jak grasz Niko, to chcesz się farmić. Bardzo dużo farmić. I nie bić. No ja na przykład teraz nie zainicjuję w Niko, także gościu może przebiegać tym listinem przez mid, ale niech na za dużo pomocy nie liczy. To jest gra na przetrwanie. Znowu ta muzyka nie działa. Dziwna sprawa, nie? Ja to nie rozumiem. Zaraz się tym zajmę. Czekajcie, a co jeśli... O, coś się włącza. Znaczy nie jest za głośno teraz? To pewnie loading screen Luciana. Tak brzmi. Dobra, ale w sumie zabili tego trasha, więc wiecie co jest fajne? Ich bota mam już wzięte Ravenous Huntera. O nie, dostałem pełnym combo. To nic, jestem dosyć tanki. O fuck, miniony poszły w złej kolejności. O fuck. O, to się wszystko popsuło. O dobra, maksujemy najpierw Q. I może ich poprzestawiam. Nie ma to dużego znaczenia niby, ale... Ale zawsze wygodniej się patrzy na scoreboard, prawda? Jak jest zgrabnie, ładnie poustawione wszystko. Widzę, że nasz botlane ciśnie po tym first bloodzie. Co nie jest jakieś bardzo dziwne, nie? Bo... Zwykle tak jest w zasadzie. Jak jest zgarnie first blooda. Okej. Okay. Mój Lee Sin robi tamtego kraba. Ja zwarduję tutaj, będziemy wiedzieli, czy Udyr go robi. Na razie nie robi, straciłem jednego miniona tutaj. Lee Sin teraz ma slowa, także potencjalnie moglibyśmy próbować zabić tu Niko. Niko nie reaguje na to, że on się bije. Fuck! Straciłem tego miniona. Boli. O Boże, dobra. Muszę przestać mieć upośledzenie. I pilnujemy Lisinka. Dlaczego Lisin nie robi kraba, nie wiem. Aha, chcę trochę pogonić tego. No, jeżeli może sobie na to pozwolić. A Niko zdecydowanie źle zagrała tą linię. Powiem wam, że za dużo przestrzeni mi dała. Bo... Okej, okay, Lisin idzie zgarnąć fragi na bocie. Zdecydowanie za dużo przestrzeni mi dała, bo to była prawie darmowa linia. Ja... Ile? Jedną podkę odpaliłem. Jak gracie na coś,
Dlaczego Diana nie jest dobrym pikiem? Dlaczego ja to na początku powiedziałem? Bo Dianą można mieć duży damage, można mieć one-shoty i to dosyć często. Tylko problem jest taki, że ona do 6 nic nie robi i czasami można do 6 levela ją tak styrać, że... Czekajcie, jak się będę recallował na wizji, zobaczymy, czy ona podejdzie. Okej, wiemy, gdzie jest Hooder, mogę jeszcze to pusznąć szybko. O, jak jest dobry gracz, to on do 6 levela tak styra tą postać, która przed 6 jest słaba, że to może przegrać grę, nie? No, a przegrywanie gry bez nawet za bardzo żadnej walki nie jest jakieś spoko. Widzę, że ludzie teraz raszują Spellbindera, co mi się bardzo podoba. I spróbuję teraz tego, zwykle tak nie grałem. Można, no Dianie można w kilka różnych ścieżek przedmiotów pójść. Można zrobić na przykład Protobelta, można zrobić Nashor's Tooth'a. Z czasem te buildy się zmieniały. Było ich naprawdę sporo. Jak tam na bocie sytuacja? Widzę, że bardzo dobrze sobie radzą moi towarzysze. Udry był na górnej stronie już teraz prawdopodobnie. Znaczy no, już teraz nie wiem, gdzie jest. To lepiej nawet nie zakładać, że wiem. To mogłoby mnie zabić. Będę trzymał wardy, o tu, na tej stronie rzeki. A co mi tam? Zrobię kraba, nie? Okej, okay, nice. Zabiła dwóch. Dobrze, Vayne. I po 6 levelu gra Dianą bardzo się zmienia. To jest zupełnie inna postać, bo teraz, jak trafię w kogoś Q, to prawie zawsze będę chciał pociągnąć to troszkę dalej. Patrzcie już, jak mogę ją... O! Cześć. To było moje jedno combo. Na drugie już giniesz. A, shield zerki ją może uratować przed drugim. No i dziękujemy. I jak... I teraz ta biedna Niko, ona będzie zabijana raz za razem. No bo Diana jest bardzo, naprawdę bardzo snowballowa. Nie powinienem się wracać, bo też bardzo szybko bierze wieżę, nie? Dianka. Widzicie? 100 damage na jeden hit. Co? Kto tak robi w ogóle dużo? A tak, to Diana. Noxie, ale ta postać jest OP. Przecież na nią nie da się wygrać. Nie no, da się, mordo. Ha, mam blue. Trochę się rozdzieliliśmy. O nie. Trochę... Tak, trochę się rozdzieliliśmy. No dobra. Nie wiem, chyba zgarnę tego raptora. To jest oryginał? LOL, okej. Dziwne, że podeszła na ten autoatak, ale wezmę to. Jestem coraz bardziej nafidowany. Jeszcze nie kupiłem pierwszego przedmiotu. Teraz już zaraz będę mógł one-shotować tego Niko, Udera, w zasadzie wszystkich, poza trendą. Powiem wam szczerze, że ta gra jest trochę nietypowa. Powiedziałbym nawet niemiarodajna, bo strasznie ją wysnowbolowaliśmy. Od tej pierwszej walki nasz botlane miał przewagę, bo zabiliśmy i Kate, i Thresha tam, prawda? Na tym invadzie ich. No i teraz, i to po prostu dobrze pociągnęliśmy. Niko za to troszeczkę zepsuła linię. Idzie takie, no. Teraz będzie dużo one-shotów naraz. Jak tylko trafię z Q, a mogę dobiec szybciej na Spellbinderze. Ona chyba już nie żyje na jedną rotację spelli. Chociaż mam mało staków na Spellbinderze, to nie wiem. Ale jestem dosyć szybki. To jest w ogóle bardzo duża zaleta Spellbindera.
o który często się zapomina. Czy tam nie są fragi? Tak, jestem prawie pewien, że to są fragi. Tutaj może być... Nie, nie ma. Okej, okay. Ile dostaje Moven Speeda na 10 stakach? 5%! Czy to nie jest broken? Jest jej teraz smutno, że zmarnowała ulti, więc podejdzie i wtedy trafia już Q. Dobra. Zastanawiałem się, czy się nie flashnąć. Powiem wam szczerze. Ten Ignite musi ją dobić. Dobra, i pushujemy. A push mam bardzo szybki. Także ta wieża powinna... paść. Ten udr, kurde. Trochę mi zepsuł teraz. Mogę bezpiecznie pushować. W miarę. No, trash idzie do mnie. Mogę zginąć, a niebezpiecznie pushować. Ale jestem szybki! Ej, serio! Trash nie ma mobility, ale widzieliście? Ja tak zasuwam, naprawdę. On by mnie tutaj nie dogonił, ja spokojnie mogę uciec. Ciekawe. Ej, to ja zacznę w takim razie Lich Bane'a. Od jeszcze dodatkowego movement speeda. Lol, ej, podoba mi się to, naprawdę. Ciekaw jestem, czy nie można by tak zbudować na przykład TF-a, tylko że TF-owi brakowałoby tankowatości. No bo na Dianie masz ten boom plating, masz shielda. No shield w kicie dużo daje. Okej, okay, drugi poziom ulta. Myślę, że to jest moment, w którym jest one-shotowana już przeze mnie Niko. Tak, to jest ten moment. To jest zdecydowanie ten moment. Tam na bocie udry migną, nie? A ja chcę przed 14 minutą zgarnąć mida. Czy mogę one-shotować udyra? Tak, mogę. Śmieszna sprawa, bo jestem strasznie nafidowany ja. Ale w sumie strasznie nafidowany jest też Trynda. Tylko on na razie nie schodzi. Nie schodzi z tego. Stopa. Teraz może schodzić. O, fuck. Czy on chciał do mnie rzucić W? Chyba zabiję ją, wiecie? Patrzcie na to. O, XD! Lol, ja naprawdę to przeżyłem. Nie wierzyłem w to. Naprawdę. Mama mówiła, nie wątp w siebie, a ja wątpiłem. Będę musiał mamie powiedzieć dzisiaj, że ma rację. Ten Trynda mógłby ich zaorać tu. Myślę, że mój botlane nie wie jeszcze, że Trynda może ich zaorać. O, jaka ta Vayne jest niezniszczalna. O, ale autoatak w miniona. Ta Vayne jest strasznie szybka. Czy on nie ma żadnego movement speeda, czy o co chodzi? O, cześć. Czy ktoś jeszcze tutaj jest? Mogłem mida pusznąć.
No i Niko się nie lubi z ultami, ale ona w sumie trollowała, bo się poddają. A ja nie wiedziałem o tym. Dobra, więc moi drodzy, widzicie teraz playlistę, fajnie. Dlaczego się zepsuło? O, już działa. Zhonorujmy Vayne. Całkiem nieźle i poszło. I tak. Damage dealt, zobaczmy. Vayne zrobiła więcej. Także nice, nie spodziewałem się. Mam nadzieję, że gierka wam się podobała. Mi się grało przyjemnie, chociaż krótko. Trochę szkoda, że krótko, nie? Ale i tak znowu wrzucam ze spóźnieniem. Na swoją obronę powiem, że byłem na siłowni, także to nie tak, że całkiem z lenistwa. Ale no. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Możecie wbić na streama, jak chcecie, bo dzisiaj będę streamował. Peace.